Uroczysta sesja Rady Gminy odbyła się dziś w Baruchowie. Po raz pierwszy w historii wręczone zostały statuetki osobom szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności. Otrzymali je małżonkowie Aurelia i Mirosław Makarewiczowie, od blisko 60 lat prowadzący miejscowy ośrodek zdrowia oraz działacz społeczny i samorządowy, bankowiec Lech Komorek. To jest pierwsza taka sesja od początku, gdzie chcemy podziękować ludziom zasłużonym, od lat pracującym na rzecz mieszkańców gminy Baruchowo. W tym roku jest państwo Makarewiczowie, pani stomatolog i jeszcze internista, lekarz, małżeństwo, którzy są od 50 czy 60 lat na gminie Baruchowo, są lekarzami. To jest dla jednych i dla pana Leszka Komorka, który od samego początku gminy, od reaktywowania, można powiedzieć, od początku gminy Baruchowo był przewodniczącym i potem współpracował z nami jako samorządowcami i też już odszedł na emeryturę. W wieku to nie będę wymieniał, ale też zasłużony, o którym od lat pracuje w gminie Baruchowo. Jedną z uhonorowanych dziś osób jest Lech Komorek. Na tym terenie mieszkałem, urodziłem się i pracowałem prawie 50 lat w sumie pracy zawodowej, no niezależnie od tego praca społeczna. Początkowo pracowałem od 60 roku w gminie Kurowo, bo taka była, tylko była Gromadzka Rada dawniej się nazywała. Tam pracowałem półtora roku. Następnie po połączeniu tej gminy z gminą Kłotno przez 7 lat pracowałem w tej gminie. Następnie po 7 latach przeszedłem do pracy na dyrektora banku w Kowalu i pracowałem przez 40 lat. Własną garść wspomnień zaprezentował zebranym dr Mirosław Makarewicz, który wraz z żoną, lekarzem stomatologii, dba o zdrowie mieszkańców Baruchowa już od kilkudziesięcioleci. Pracuję tutaj lat 60 parę. W tym czasie przebadałem 180 tysięcy ludzi. 180 tysięcy. Przypomnę, że Włocławek liczy 115 tysięcy, a więc półtorej Włocławka. Oczywiście to byli ludzie ci sami w kółko, ale jednak badania były. Wypisałem w tym czasie 1 milion opakowań leków. 1 milion opakowań leków. Przez te swoje tutaj pobyt wypisałem także 1600 aktów zgonu. Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki, a także kwiaty i upominki. Uroczystość zorganizowana została w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.